Naprawdę mogę? Proszę bardzo. W takim razie cześć, witam was bardzo serdecznie. Jestem CTSG, ze mną jest Esu. Dzień dobry, witam wszystkich. Tak, to Esu siedzi za sterami. Nie, to ty. Ja przecież nie widzisz, że jestem tym pasażerem. No w tym momencie nie bardzo. Ja pierdolę! No może jest daleko, ale ja się przejdę pieszo. Głupie sanki. Wywaliło nas troszeczkę do tyłu, do tego checkpointu, tuż przy wejściu do tej strefy. Odejdź! Nadchodzę. No właśnie, wywaliło nas na start. No. I musimy się niestety wrócić do Oasis, czyli do tego małego miasteczka. Mhm, i polecimy co mamy zrobić? Mamy znaleźć Byron Queen's ship. Siadaj, 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 bo to jest daleko. Dobra. Dobra, to jest w takim razie tędy. A ty mnie prowadź. Prowadź mnie, Mojżeszu. O kurde. Star Wars Podracer. Anakin. Co w ogóle twoja postać pokazuje? Jak wyskoczyliśmy, to pokazała pupę. What the fuck i coś tam jeszcze w drugiej linii, nie zdążyłem zwrócić uwagi co. Jak to pokazała? Co napisane było coś? No na twarzy ci napisy wyświetlałem, to raczej nie powinno być dla ciebie nic nowego. Jakim cudem widzisz moją twarz, skoro siedzisz z tyłu? Bo napis jest wystarczająco duży, żeby twoja czaszka jej nie zasłaniała. Niezła rozkmina. Warm Water Passage. A, musimy przelecieć dalej. Czemu wysiadasz? Nie wiem. Wcisnąłem E, a to jest tak, że wysiadanie. Wsiadaj! O cholera. Ja siedzę. O cholera. Jaka fajna ryba. Też masz taką rybę? Mhm, ładna. Czemu ona ma ludzkie żebra? Co tu się stało, że to tak cholernie wysuszyło? Jest, nie wiem, może ten wiedzą, że nasze żarty nadchodzą i się aklimatyzują, czy jak suszy, no, tak, tak, tak. Zrobiło się sucho. Esu, uważaj na skałki, proszę ciebie. Ty myślisz, mamy 55 tysięcy życia, żeby ci nie umierać, jolo. Kieruj tam, nie maruj. Masz w ogóle turbo, możesz używać. Nie mam turbo, ponieważ użyłem. Dzięki za wskazanie mi strzałem. I znowu masz, what the fuck. W każdym momencie, kiedy wyskakujemy tym naszym pojazdem, to wyświetla ci what the fuck coś tam przed twarzą. Moja postać po prostu tego nie rozumie. Mhm. To chyba nie tu na dole. Myślisz, że to na dół? Nie, na górze. Nie, tam są jakieś flagi, na górze leć tam. Nie wzięliśmy jednego zadania w zasadzie takiego pobocznego. Spoko, będzie jeszcze okazja. Okej, okay. Sandman Minion. Weź, bo spadnie. Jeb. Na to liczyłem. Głowę mi się wbije. Jest snajperzy. Widzę. I postrajfujemy ich, tak że nikt nas nie trafiał. Czy mi się tak, kurde, wieżyczka przygrzewa, czy coś w tym stylu? Możliwe, dobra. Zmarł, 6-6 tego. To są... Poczuj to nie są snajperzy, to są tarety zwykłe. Okej. Okay. No nie gibaj się tak, ja też muszę przycelować. A ja muszę unikać. Czyli nie musisz, oni nie strzelają w ogóle prawie. Celuj na poziomie hard. Okej, okay, w takim razie to chyba musimy tutaj zawrócić. No to zdecydowanie nie była baza, do której zmierzamy. No nie, ale ich ostrzelaliśmy tak po prostu profilaktycznie. Mhm, i tu mamy jakieś zadanie przed nami. Czy to jest Raider, gdzieś daleko? Raider's Kiffs, to jest gdzieś tutaj w prawo chyba. Aha, jedziesz prosto i... W kanion. Zaraz będziemy na miejscu. O! Zaczynają się bołty. Patrz jak go nice. Zrobię, patrz jak fajnie go wygląda. Zrobię. O tak. O, wuuu! Co miał na plecach? Coś mu wybuchło, tak? No jakiś taki silniczek. Pięknie go zgniotłem. W sensie ty, znaczymy. Okej, okay, i to jest to. I to jest chyba ten, tylko zajmijmy się wormami. Najpierw owsiki, potem przyjemności. To też robię. No traf go! Dobrze. Kill them all. Aha, to w zasadzie... A, ona tutaj chyba mieszka. Ty je w ogóle zmiażdżysz, po prostu najeżdżając na nie, się męczę i strzelam jak głupi. Okej, jest winda, chodź. Nazwałbym to drabiną, tak właściwie. Ale, nie, spoko, twoja interpretacja też jest dosyć ciekawa. Ale to zjechało na dół. Przysięgam. Okej. Okay. Co to jest? Tu się spawnuje pojazdy. Spoko. Friendly? Ta. Zielony, friendly. Spoko. Dobrze.
Ale zbieraj jamo, bo ja słabo za mną stoję. Także podnoś wszystko, co jest w tych szybaczkach. Wbiliśmy do ich, na ich chatę i w zasadzie oczywiście zaczynamy od obrabowywania wszystkich tutaj skrzyń. No oczywiście. Nie może być inaczej. Myślę, że nie bez powodu zostawili otwarte. Racja. Czy mi level właśnie wskoczył? 33, fajnie. To już chyba pod koniec zeszłego odcinka ci wskoczył, wiesz? Ale już rozdałem to. Okej. Okay. A tablica ogłoszeń, słuchaj, ale nic nie ma. Jak to nic nie ma? O! O! O, ale pieprznął. Uporała się z nim. Ona nie ma nogi. Ręki też nie ma. Mhm. Czy to coś w czymś ci przeszkadza, czy to cię to rusza po prostu? Mnie to podnieca. Aha. Ona ma ten nóż do kebabu zamiast ręki. Kobieta idealna. To jest do specjalnego obcinania tych kebabów z każdej strony, dlatego jest takie zagięte. No cześć, Scarlet. Stab you in, will absolutely stab you in the back. Też nie jest zbyt ładna, wiesz? Przez długi czas podstawowej tej kampanii. Podstawówki. Podstawówki, tak. Czy to jest Captain Scarlet? Chodź tutaj. A zresztą nie, sam się nią zajmę. Aha, okej. Okay. Patrz, zostaw mi trochę kebaba. Nie, ja muszę zrobić ten taniec godowy przy niej, żeby przejęła moje oświadczenie. Okej, okay, zrobione. Co to trochę kebaba? Nic tu nie ma. No, będziemy zbierać 5 części kompasu. Takie trochę ten. Wali trochę co? Tomb Raiderem. O, znalazł z gniazda. Senegal, Segala. Sigala. Ej, fajnie tutaj. Sagala. Okej, okay, lecę do tego, do... Co się X-em robi? Wyskoczyło mi komunikat X, żeby coś tam... Nie wiem, ale to się już tutaj... O kuźwa, 3 zadania. Mercer. Alex Mercer. Alex Mercer. I will puke blood. Tu jest koleś przywiązany, oni go wyrzucają. Gdzie? Ten tutaj. Ale gdzie go wyrzucają? Bo on jest przywiązany, w sensie oni go tak jakby mieli, wiesz, wyrzucić do morza. A faktycznie. Na pożarcie rekinią, ale nie ma morza. Bo nie ma też morza. True. No cóż, w takim razie, no, ma gorszą śmierć niż pożarcie. Dobra. Okej, okay, do pojazdu. Tak, do naszego. O, znalazłem sklep. Chodźmy na misję. No, tam były dwie skrzynie tuż przy wejściu. Ostatnio muszę tutaj ten, posprzedawać moje rzeczy. Cyk, jak ty latałeś do góry? Tu się lata w ogóle jakoś do góry? Nie, trzeba wyskoczyć po prostu. Aha. To trzeba umieć, wiesz. Hop, hop, hop. Klasmody, chcesz komando? Masz tak. Nie chcę nic. O, no to szkoda, to najlepszy klasmod w grze, ale sprzedam. Ja w ogóle muszę wyjaśnić, że tak właściwie to zanim jeszcze wrzuciliśmy pierwszy odcinek z DLC-ków, to zaczęliśmy już nagrywać drugi, dlatego ja nie miałem okazji poczytać waszych komentarzy co do tego, jak mam rozdać moje skille, ale ja oczywiście rozdałem skille. Wpakowałem chyba wszystko dokładnie tak samo, jak było to normalnie w tej części fabularnej. Plus rozdałem 2 punkty do tej ścieżki po lewej stronie, która wydaje mi się koncentruje się najbardziej na samej wieżyczce, także chyba całkiem spoko. Także tak samo jak było. Dobra, idę, bo już nakupiłem tutaj rzeczy. Gdzie jest zejście na dół? Czuję się zagubiony i smutny. Serio już tam jedziesz? Weź tu podejdź, ja skoczę tutaj na twoje plecy. Kamil, nie tam. Heaven is a halfpipe. You're drunk, go home. A ty fiucie. Okej. Okay. Jesteś? Dobra. No. Lecimy tam. Nie, to jest... No dobra, to jest dobry pan w zasadzie, bo mamy blisko. Contemptible Survivor. Zajebiście mi się w ogóle te łodzie podobawszy, wiesz? Mi też. Fajne są. Fajnie, że tak coś takiego naprawdę zrobili. W sensie nie jakieś kołowe, kolejne czołgi, tylko... Wyskoczymy? Brawo! Kurde, linka jakaś. A tędy pojedziemy? Tytanowa linka. A spróbujemy. Damy radę. Tytanowy odbyt. O. Nie. Atakują. Faktycznie jest trochę trudno strzelać. Czemu zawróciłeś? Bo nie tędy, droga wiedzie. Tędy, tylko tam trzeba było wysiąść. Ciągle. Serio? Tak. No tak daleko troszkę wygląda. Pick up condiment. Smells like victory. Smells... A, szkoda, że go nie przyjechałeś. Smells like pussy cream. Dobra, to jest gdzieś tutaj.
O, no to ty się tam nimi zajmij, ja tutaj sobie potwieram skrzynki. Wesołe skrzynki. To nie ty! Leci coś za mną, myślałem, że to ty jesteś. Ja nie latam. Ja przelatuję. Good one. Esupuny. Okej. Okay. Ja, wiesz, ja zbieram dla ciebie amunicję, bo ty jej nie masz, doceń. Tak, okay. Doceniam, dziękuję. Bąk. Cóż to za śmiecie, jakiś granat za biały, ja oczywiście to muszę zbierać. Chcę postrzelać w końcu, nie strzelam jeszcze w tym odcinku. O, czas zacząć. I can't even feel my arms. A tam w ogóle jakieś zadanie się poboczne wyświetla gdzieś na boku daleko. To daleko. Szkoda, że to nie jest pokazane jakoś, chociaż nawet nie wiem. Alfą mogli pokazać, jak daleko jest ten quest. Jaką alfą? Przeźroczystością. Poziomem przeźroczystości. Aha, w ten sposób. Mhm. Jak na przykład w tych Skyrimach innych. A takie w Skyrimach? Tak. A przynajmniej w Oblivion tak jest, że im dalej tym jest bardziej przezroczysta, im bliżej tym się bardziej robi. Morrowinda wczoraj zainstalowałem. O, z dodatkami? O, tak, z dodatkami. Znaczy mam tą wersję steamową. Ale dorwałem ostatnio w ogóle ten, na Allegro wszystkie, znaczy podstawkę i oba dodatki w pudełku w wersji premierowej. W sensie do Morrowinda? Tak. W sensie tej premierowej co pierwsza była, tak? No, edycja premierowa, bez jakichś tam kurde dziwnych oznaczeń, że coś tam CD Projekt, coś tam. Aha, albo... coś takiego. No, tylko ładne, normalne pudło, bez jakichś tam sponsorów, innych pierdół. O, a to jeszcze no. Te kartonowe, tak? Nie, to już są normalne slimboxy. A, szkoda. Te kartonowe miały klimat swój. Kiedyś widziałem, kurde, też licytowałem na Allegro, bo ja takie smaczki bardzo lubię. I koleś mnie przebił w ostatniej sekundzie, niestety. Ja już byłem pewien, że mam aukcję. O ile? O 2 złote pewnie, nie? No, jakieś grosze na pewno. Nie pamiętam o ile. Zawsze. Pirates! Oni mają po 12 tysięcy życia, to nie jest... Wow! Co? Prawie mnie zabił. Bo tam koleś napala czymś mocnym jeden. No o, właśnie do mnie. No. Sukinsyn. Ten reptilion. To otwieraj skrzynki, ja będę zbierał w ogóle amunicję. Może tak będziemy robić. No ja i tak zbieram amunicję. Oszczędzimy sporo czasu dzięki temu podejrzewam. O kurwa, wiesz, że wprowadzili tutaj jakieś nowe bryłki Iridium, w sensie 4 razy większe? Właśnie taki byczego kloca wyjąłem z tej skrzynki. No to w sam raz na nasze potrzeby. Tak. Potrzebujemy naprawdę dużo. Jakiś tam... Snajper! Snajper! A to może ja snajperem użyję? Snajper jest dla takich ciot jak ja. Dla zero. O, tu coś nam wypadło. Biją mnie! Wiesz dlaczego coś się nazywam zero? Bo zero skilla. Czysty fart. Dobra, okej. Okay. Dobra. Właśnie, ja granatów zapomniałem, że tu się można używać. O właśnie, którym się rzucało? Fuck. G, no. Zapomniałem, jakie to może być przydatne. I'll tear you apart! Czy coś nas z tyłu jedzie? Nie. Nie, to tylko ja. Czy coś nas z boku jedzie? Tak. O, fuck. Badass Pirate. W sumie nie jest taki badass, bo nawet ogień dużo robi. W sensie same obrażenia... Mów za siebie, on mi niszczy tarczę po prostu w 3 sekundy. A, bo może w ciebie strzelają, a ja olewam. Czym ty walisz takim... Zawsze mogę rzucić wieżyczką. Dobra, okej, okay. Skrzynki, amunicja. Zabrałeś? Slaughter, Shift, Spiking, Condiment. Ja z tych rzeczy nie chcę, chcesz możesz brać. Jasne, sprzedaż się przyda. Dobra, na chwilę dla mnie pauza, bo muszę znaleźć... Na dół. Co musisz znaleźć? Fajne rzeczy pozdobywałem. Chcę zobaczyć, czy nie są lepsze niż te moje. 900. 926. Bazooka... 6000. You are a pirate. O, mam jakąś lepszą bazoczkę chyba. 6000. Nie, na pewno nie jest lepsza. Pierdzielać z nią. Okej, dawaj. Czy my tu byliśmy? Tak, tu byliśmy po moście. Zabawmy się. Co to jest? Co to jest? Śmiecie, jakieś białe śmieci. A czy tędy wrócimy? Bo tutaj tędy nie szliśmy, a może jest coś fajnego po drodze? A skoro i tak musimy wrócić, jest to czemu nie? Jest sklep po prawej gdzieś, na dole. Aha.
Okej. Okay. Dobra, nic nie było. Jeps. Okej, okay, to w takim razie nie wiem, czy warto wracać, bo może mamy jakieś bliższe zadania. No to poszperaj, a ja... Zajmę się tym. A nie, jest nasz furek, jest spoko. Consider it done. Okej, okay, je skurwydox. O, skurwydox brzmi fajnie. Jest w zasadzie niedaleko. Dawaj, idziemy do skurwydox. Scurvy. Ha, chciałeś mi przejechać. Czyli zbieracie moce. Dobra, jedź prosto, tak jak jedziesz. W lewo, 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 lewo. A jak w lewo? No w lewo, nie ma. No, a w to lewo. W to po lewej. I tu teraz w prawo. W prawo, w prawo, w prawo. I tam prosto. Dobrze. I bijemy skurwydoksy. Dobrze. Fajny krajobraz. Okej. Collect fruit. To zbieramy owoce. To rozumiem, że na palmy lecimy do góry, tak? Nie wiem, to patrz, rampa, możemy poskakać. A nie, to jest lokacja. A, się dobra, cieszyliśmy. Wysiadamy i zobaczymy te palmy. Może coś przy palmach będzie. Zobacz, jak ty zaparkowałeś teraz, to tam spadnie i już tego nigdy i nie znajdziemy. I tam będzie czekać, stary. Już nigdy tego nie znajdziemy. Shock barrel. Na, shock barrel. Aj, kurde, też chciałem. No, to wszystko mi zgapiasz. Ja nic nie robię. Idź sobie. Ja przecież kucam i przeładowuję. No właśnie, za moją skrzynią. Wszystko mi zgapiasz. Zgapiasz przeładowanie. Okej. Okay. Dobra, szukamy tych frutców. Ja poraszę. Czemu broń mi nie wybuchła? O, wybuchła. Dobra. Czemu broń mi nie wybuchła? Chciałbym, żeby wybuchła. I snajpa. Mam gnata, który ma jakąś taką... Maciulowe przybliżenie, że jak jestem na zoomie, to jest zbyt mocne przybliżenie, a jak jestem bez zooma, to jest za daleko. O, o dzięki. Ja spoko. Akurat byłem na reloadingu. A co masz takiego z tym zoomem? No jest za mocny, jak na tego typu gnata. Co się dzieje? Co mnie leje? Wszyscy. Dead. Na górze, tam jest... Aha, dobra, nieważne. Dead. Fuck you. Koleś zniknął. Czego się tak turlasz, piracie? Kuźwa, oni są nieźli. A koleś się zniknął po prostu w chmurze. Dobra, to nie ma sensu, żebym biegł tutaj z 5 metrów. Którym się biło? Tak normalnie biło. Nie wiem, ja mam pod kontrolą. No ja mam to pod kontrolą. Dobra, jebać to. W sensie, olać. Brzydkie słowa widzę. Pierwszy raz w naszym let's playu. Nie mów mamie. I want. A tutaj mamy... Dawaj te owoce. To może? Tu są, pod palmami. Nie, tu jest kasa. Jaja z palmy. Masz? Dobrze. Tak. O, śmierdziela. Okay. Tylko, że tu je trzeba jeszcze z 17 może zebrać. Trzeba... Może je trzeba na przykład zestrzelić. Albo zjeść. Oczywiście, że je trzeba zestrzelić. Serio? Pewnie. Nieźle. A ja myślę, że może ja tam podskoczę. Dobra, ja mam 10. Okay. A ty ile masz? Ja mam tylko 3. Masz 3 jajka? Tak. I wszystkie tak samo włochate. Gdzie to jest? Gdzie są kolejne? Oddaj mi lewą palmę. Jak rzuca. Fajny sposób zdejmowania. Rzuć bronią w kokosa. Okej, okay, jeszcze jeden. No to ten tutaj. O. Pękło. Wybuchło. Pękło. No brawo, brawo Yeti. To w takim razie ja musiałem zostawić jak jeden. Aha. Ej, sporo ich tu. A tego już nie można podnieść. Panie, ja przynieś ci kokosa. Mercer. Dobra, czy mamy to gdzieś daleko? Tak, mamy to daleko. Auto i tak mamy tutaj, także chodź i zejdziemy na dół. Bzdury. Declaration against independence. O, tu mamy niedaleko. Prawo. Dawaj do wozu. A, jest tutaj. Dawaj do Batmobila. Shut the fuck up. Okej, okay, biegnę. Mam cię. I teraz właśnie prosto cały czas. Destroy Union Vehicles. No, to się pobawimy. To są Vehicle Uniona. Tak.
Onion Vehicles. Czemu ja nie mogę ich... O, teraz trafiłem. Wyżej może trzeba. Cholera wie, gdzie to leci. Wypal z tej bazuki, bo ja mi nie mogę nic zrobić. Tą bazuką ciężko się nawala, bo tak nie wiadomo za bardzo, gdzie on leci, wiesz? Nie wiem, czy to wyżej, czy niżej, czy to po prostu rozrzut ma tak straszny. Takie homo nie wiadomo. Nie dostaliśmy punkta za zniszczenie. No, racja. Może to nie było to? Uuuu, lecą! To może to nie było to? No, właśnie, to ale nie było to. Tam to się nie nazywało Union Vehicle. Jedno. O, jak wypadli, Boże, jakie to smutne. I fajna dziura. Zwiedzałbym. Fajna dziura. Komplementy ESA. Brawo! Dobra, to się nawalamy z nimi. Ej, a podeszła im nieszczypna za to, że powiedziałem, że to fajna dziura. Myślałem, że o jakiejś bohaterce mówię. Jaki fail. Dobra, bazuka. Bo oni nas na jeden raz mają, pamiętaj o tym. Spoko. Przestań. Okej, okay, ja mam bazukę, dobra, niech tu będą. O, poszło. Dobra, weź mi podnieś. Ty ich z bazuki rozwaliłeś, czy ty ja tak z bazuki? Przywaliłem? Dobra. Tylko, że siebie prawie też. Co ja mogę poradzić? Dlaczego on ciebie tam powiózł aż? O gad, o gad, o gad, dobra. O kurde! No to mamy trochę problem. Podnieś mnie. No przecież ja nie żyję. Co? Jak to? No nie ma. Nie, no nie rób tego. No mnie nie ma. Nie rób tego. Okej, okay, czekaj, czekaj, czekaj. Ach, kurwa. Czekaj, przywołuję auto i już zaraz tam będę. Czekaj, może jeszcze. No i dupa, dobra, nie udało mi się. Myślałem, że trafię go z bazuki. Jak tu się skórki zmienia? Jak to, jak? No bo miałem Unlocki 2. Nie wiem, czy pamiętasz. No, najpierw się unlockuje się ja, jesteś? Potem się... Czy nie jesteś? Jestem. Jesteś, dobrze. Wolność mnie łodził, jak się spawnowałem. Naprawdę? O, przepraszam. Chodź, idziemy. Nie, najpierw amunicja. Dobra, weź spróbuj tym razem tego wozu nie rozwalić. Mistrzu. Da się na tym wyskoczyć? Ej, dobry pomysł. Tylko, że jakbyś trafił, to jeszcze byłoby dobrze. Dobra, pas, idziemy. O god. Nie wiem, z czego strzelać, może ja w ogóle wyjdę. On tam w ogóle nawala cały czas. No, on myśli, że my tam wciąż jesteśmy. Tam kółeczkę cały czas robił, ten sam. Najebał się. You're drunk, go home. Dobra, wal. Okej, poszedł. Nice, drugi to był. Czekaj, coś tu jest kolejny. Traf do niego, 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 dobrze. Nice. Dobra, tam mamy misję do oddania, tu jakieś dziwne punkciki. Wesołe punkciki, okej. Okay. Przygotuj się. Riptide Reef. Przygotuj się. Idą. Z rury wyszli. Okej, okay, rozpadli się. I kolejny. I jeszcze jeden. No z tamtymi było trochę trudniej jednak. Znaczy moi jakoś, nie wiem, z dupy strony braliśmy. Dobrze. Znaczy to dobrze, że z dupy strony, bo to teoretycznie taktyka. Okej, okay, w prawo, dawaj, tam, to oddamy dwa zadania. Dobrze. Chociaż nie, to nie ma sensu. Oddamy, jak będziemy mieli wszystkie zrobione. Czyli dołem? Tędy? Czekaj, zaraz. Smells like victory. Dziwne. Czyli jednak tutaj. W prawo. To zadanie jest na statku po prostu. No tak, to jest na tej tablicy ogłoszeń na statku, co ja wziąłem. Lol. Trzy zadania nawet. Okej. Już rozumiesz? Tak, w sumie. To dobrze. Jak tam u nas z czasem? No właśnie chciałem ci powiedzieć, że jest 25 minut. Okej. Okay. To jeszcze to możemy... myślę, że oddamy te zadania i dopiero skończymy. Okej, okay, możemy tak zrobić. One były gdzieś na górze. Ja użyję windek cywilizowany człowiek, a ty... Masz na myśli drabinę czy windę naprawdę? No winda była. Spoko. Pierwszy. Okay. O! Nie wiem, co mu tam zrobiłeś. Nie, to nie było takie barasowe. O, to było takie z ekscytacją w głosie. No tak, takie. Jak u mnie. Your lungs will hold me, co? Ja jestem przy tym kolesiu, co umiera. O, chodź, będziemy go bić. Tak, czekaj, czekaj, chcę to zobaczyć. Chcesz go bić? Czy mam go bić? Tylko ten. Brawo Yeti, spadłeś na dół.
Dobra, to ja go pobiję tutaj. Ej, spadł. Ooooo! Jaka szkoda. Wiesz co, popchnąłem go i wyszedł taki wielki robal, który go połknął. No, tu, byłem tu. Tu stoję. Czekaj, to ty? Tak. A czemu ja tylko mam dwa naboje w wyrzutni? Jak słabiutko. Bo nie... ten... nie riamujesz. Bierz resztę. Ale my duże ekspika ładnie dostajemy. Ekspika? No. Kill no, Sandman. Zobacz, mamy bardzo dziwne zadanie w bardzo dziwnej lokacji Haters Folly. Dziwne. Ale możemy zrobić w kolejnym odcinku tak, albo iść do tego głównego zadania w innej lokacji, albo pójść do tego wykrzyknika w tej lokacji i wziąć poboczne. Message na battle. Spoko. No. Message na battle mi się kojarzy... bottle. Nie battle. No, z czym ci się kojarzy? Że będą jakieś te, ukryte skarby. Ja myślę, że to będzie jakaś wiadomość w butelce. O ukrytym skarbie. Okej. Okay. Możemy się tej wersji trzymać, proszę? Tak. Dziękuję. To co, kończymy tutaj? Pierwszy? No chyba w sensie tak, bo jest, jest prawie 30 minut, to nawet nie ma sensu się za kolejne zabierać. Okej. Okay. To dziękujemy wszystkim za oglądanie. Jest wielki kręcioł. To jest fajne, to mi się podoba, w ogóle niesamowicie. Jak ty to robisz? No kręcę myszą. Tokyo Drift. Fajne. A ja jestem w miejscu, więc w zasadzie można powiedzieć, że też się kręcę w odwrotną stronę, a tak naprawdę nic nie robię. Wyskakać można po ścianach. Kurde, fajne są w ogóle te łodzie, mega mi się podobają. Taki dobry feel jest, nie? Jak się nimi śmiga. Taki trochę dziwny piracki styl. Dobra, o tym sobie podyskutujemy, jak już nie będziemy nagrywać, żeby... wiesz. A na pewno myślę, że chcą znać nasze zdania na ten temat. Świetnie. Będzie wpis na blogu i vlog. Na blogu, okej. Okay. To do zobaczenia wszystkim i no cóż, do zobaczenia za kolejne parę dni, kiedy to wrzucimy. No. Trzymajcie się ciepło i do zobaczenia. Hej, hej, pa, pa.